Ksiądz Harry i Meghan Markle wysłali wściekle mediom poszło list do Karola III. Rozwiązanie ciągnącej się tygodniami zagadki, czy ksiądz Harry i Meghan Markle pojawia się na majowej koronacji Karola III, otrzymaliśmy już kilkanaście dni temu. Jeżeli ktoś myślał jednak, że ogłoszenie na samotnej wizyty młodszego syna króla rozwiąże sprawę i zakończy medialną debatę, ten był w bledzie. Od tego czasu ruszyła bowiem gielda dywagacji na temat realnych powodów nieobecności Meghan. Według części ekspertów wszystkiemu winna jest Kate Middleton, która skutecznie zablokowała wizytę szwagierki. Inni dopatruje się w tym inicjatywy samego księcia Harry'ego, rzekomo wyjątkowo stęsknionego za domem, ale jednocześnie obawiającego się reakcji malżonki. W brytyjskich mediach najwięcej mówi się jednak ostatnio na temat listu wysłanego przez Markle do Karola i którego nieprzyjemna odpowiedź podobno wciąż ciazy na sercu Amerykanki. Ostatnia rewelacja na temat royalsów pochodzi z dziennika The Telegraph, który ujawnił szczegóły korespondencji między żoną księcia Harry'ego a jego ojcem. Rzecz miała dotyczyć kwestii rasizmu wewnątrz brytyjskiej rodziny królewskiej i tożsamości jej członka, który w ten sposób obraził Meghan Markle, imię i nazwisko rasisty wciąż nie zostało ujawnione opinii publicznej. Zdaniem dziennikarzy The Telegraph Meghan miała korespondować na ten temat z Karolem III niedługo po wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey. Przyszły król podobno stanął w obronie swojej synowej, ale najwyraźniej zrobił to w niedosyć gorliwy sposób. Jego reakcja nie usatysfakcjonowała Meghan, która liczyła na znacznie więcej. Cała sytuacja miała zastać się zarzewiem większego konfliktu, który ostatecznie zaważył o nieobecności Amerykanki na zaplanowanej na 6 maja koronacji. Informacje podane przez brytyjską gazetę zaczęły być dosyć szybko weryfikowane przez pozostałe media. Informator portalu Pagasix przekazał, że do wymiany listów faktycznie doszło, ale tamte zdarzenia nie miały wpływu na obecne decyzje Sussexów. Meghan podobno pogodziła się z sytuacją, bo od wspomnianej korespondencji minęły już 2 lata. Wygląda na to, że te doniesienia były bliższe prawdy, a przynajmniej tak wskazuje oficjalne oświadczenie wysłane do mediów przez księcia Harry'ego i jego żonę. Portale News skontaktował się z ich rzecznikiem, który przekazał oficjalną odpowiedź pary. Harry i Meghan mocno uderzają w nim w media oraz szukających sensacji i ekspertów od royalsów, co oczywiście wpisuje się w szerszy kontekst toczonej przez księcia wojny z mediami. Jednocześnie niejako potwierdzają jednak temat omawianych listów. Księżna Sussex żyje teraźniejszością, nie myśli o korespondencji sprzed 2 lat, która dotyczy dyskusji sprzed 4 lat. Każda przeciwna sugestia jest fałszywa i całkowicie niedorzeczna. Zachęcamy tabloidy i różnych palacowych korespondentów, żeby skończyli z tym meczacem cyrkiem, który sami tworzą, przekazał rzecznik pary.